Zaczęło się od górniczego przywitania. Szczęść Boże! A skończyło małą awanturą. Ubiegłym tygodniu... Jest pan tu jak na folwark i pan myśli, że pan będzie rządził. Niedoczekanie wasze. I tyle, proszę pana. Na drugi raz jedziemy tu z taczkami. Dzisiaj związkowcy przyszli pogrozić zarządowi Tauronu i polskiemu rządowi, bo obawiają się, że stracą pracę. Dokładnie nie wiemy tego, nie? Co oni chcą zrobić, nie? Rządzący, nie? Z Tauronem i zresztą spółek energetycznych. Pracownicy powiązanych branż energetycznej i górniczej nie zgadzają się na demontaż grupy Tauron. Jak mówią, jej funkcjonowanie to przede wszystkim ich zasługa. Dzisiaj jednym posunięciem chce się wszystko zepsuć i mówienie o tym, że się w tym temacie będzie rozmawiało ze stroną społeczną, to jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Bo jeżeli widzimy w przekazach medialnych, że już pan premier oznajmia, że będzie NABE, czyli Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, wydzielane zostaną aktywa węglowe, to znaczy, że co? Dziś po raz kolejny premier uspokajał i mówił o sprawiedliwej transformacji. Wszystkie nasze działania muszą prowadzić do tego, żeby ten koszt transformacji był rozłożony właściwie. A właściwie to znaczy tak, że te grupy społeczne, które są najmniej uposażone, te, które najbardziej są uzależnione również od dotychczasowego naszego modelu energetycznego, muszą mieć perspektywę zmiany i my o taką perspektywę zabiegamy. Inaczej patrzą na to związkowcy, którzy argumentują, że plany rządu nie były z nimi omawiane. Proszę pana premiera o to, rzadko kiedy proszę, żeby wpłynął na to, żeby w naszym kraju nie rządzili prezesi spółek energetycznych, gazowych i innych. I żeby to było tak, że rząd jest rządem, a nie podlega dyktatowi zielonej religii. Związkowcy apelują o dialog, zwłaszcza, że w perspektywie jest podpisanie umowy społecznej dotyczącej górnictwa. Wyrażam takie przekonanie, że ten dialog będzie prowadzony i 28, kiedy odbędzie się pierwsze spotkanie stron tego dialogu, że to zostanie sobie dogłębnie wyjaśnione i strony dojdą do porozumienia. Związkowcy, jak sami mówią, dzisiaj byli grzeczni, co sugeruje, że za kilka dni forma demonstracji może się zaostrzyć.